Lubina! Siemano. Jesteśmy w pierwszym filmie, na którego czekaliście właściwie. Czyli tour naszej chaty, zobaczycie wszystko tak dokładnie. Pan ogrodnik jest i robi ogrodnictwo tutaj, więc... Robi ogrodnictwo? Robi ogrodnictwo. Robi ogrodnictwo, tak jak ja kiedyś. Jak kiedyś byłem ogrodnikiem dla tych, którzy nie wiedzą. Uprawia ogrodnictwo. Dzisiaj zrobimy wam po kolei tour. Każdy będzie pokazywał inną część domu. Zobaczycie mniej więcej wszystko, ale nie wszystko do końca, bo niektóre rzeczy zobaczycie na oddzielnych filmach. Natomiast mamy dalej fajną akcję, że robimy tutaj tour, ale jakbyście wy chcieli bezpośrednio tutaj do nas przyjechać, macie na to szansę! Sorry, bo kosi cały czas rak. Cały czas, nie przestaje. Cały czas, nie przestaje. Tak jakby już jest wszystko skoszone, ale tak, dalej, tak jakby dalej kosi. Od rana, on cały czas tylko już od 11 rano. Ja dobrze pracuję na pana ogrodną. Możesz dołączyć do nas na dzień. Co trzeba zrobić? Trzeba subskrybować cały team. Czyli bić do Lexi. Hej, ja zacznę wychaj. Hej, zajebiste, o wiele lepsze niż Elubino! Nie powiem, kto dzisiaj na Instagramie wrzucił post, napisał Elubino. Więc jak chcecie przyjechać do nas do chaty, musicie komentować nasze filmy i z jednego z filmów, z jednego z komentarzy wybieramy osobę, która może przyjechać tutaj. I to trzeba właśnie subskrybować i komentować. No. I oglądać wszystko. Yay. Więc jak jesteście... Ja robię śniadanie tego dnia. O Jezus, to lepiej nie komentujcie. Jedziemy, zaczynamy tutaj z naszym projektem, z naszym domem. Wiem, że macie masę pytań. Mamy tak jakby cały plan na to, jak będziemy na to wszystko odpowiadać. Nie zrobimy tego wszystkiego w jeden dzień. Wszystko się wyjaśni, wszystko się wytłumaczy. Ale dzisiaj zrobimy chill i oprowadzimy was po naszej rezydencji, więc widzimy się. Zapraszamy. Chciałem mieć kota, ale Marcin ma alergię, więc zostaliśmy z Henkiem. Jeszcze raz, bo on stary zdeptał Henka. Słuchaj, mamy tutaj chatkę pierwszą, bo to w ogóle jest od tych bram, to jest wszystko. W ogóle chcę wam pokazać jedną rzecz. Polski pingwin. Rezydencja polskiego pingwina. Wszystko za pieniądze z Minecrafta. Widzicie, dlatego zacząłem znowu Minecrafta nagrywać. No. Ale dużo też pytacie, ile płacimy za chatę tutaj, jak to wygląda. Też wytłumaczymy wszystko. Natomiast tu jest chatka obok. Tutaj jest taki dom produkcyjny. W tym garażu jeszcze wam nie pokażę, co będzie. I mamy sąsiadów. Halo! Halo! Elubina! No pamiętaj, wczoraj ustaliliśmy zasadę, że każdy po sobie jest sprzątał. Dobra, kto trafi do nich, wygrywa... Nie wiem, stary. To było moje, stary, a nie trafiłem w nogę. Tutaj tour tej chaty możecie zobaczyć u naszych sąsiadów. Tanki zobaczycie podłogę, a u czarka może resztę, nie wiem. Możecie wbić do nich. Tu w środku też jest dużo ciekawostek, ale to... To nie opowiemy. Tutaj słuchajcie, tu jest najlepszy element. Najlepszy element ma naszego domu, chodź zobaczcie to. Oj, też ona! Mówię ci stary, że tu jest kurde... One mają... Patrz, zakupuje się! Szybko! Widać go na blisko, jak się zakupuje? Elubina już go nie ma. Nie ma. Kurde, dobra, chodź. Kurde, ja nienawidzę takich tych. Pianki z pranka Stuarta, który nadal nie posprzątał mi auta i nadal jest brudne całe w piankach. Ej, a wiecie, że minęło od tego czasu już jakiś miesiąc? No wiem właśnie, ja cały czas czekam, aż posprzątam jakąś furę. Hi. Lexi. Witamy, we're on the inside. Jesteśmy w domu i tutaj jest my favorite place, jest lustro. To only całe lustro. Ej, mamy podobne koszulki dzisiaj. Living room number one, tak? Hall. This is not a hall. This is not a living room. Yes, we live here. It's a living room. Then the hall is a whole living room. Nah, obrazy za who knows how much, ale they're probably expensive, więc ja się nawet na nie nie patrzę, because I'm scared, że rozwalę coś. Ja w ogóle tutaj boję się cokolwiek dotykać. Pseudo zegar, miał być zegar, ale somebody stole it. I don't know what happened here. Żyrandole za, mogę powiedzieć? Chyba? Ja, no, mniej więcej, no. 150 tysięcy? Za ten price? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Ja nie znam się na żyrandolach, więc nie wiem, ale są...
od właściciela, który sobie takie zażyczył i teraz wynajmuje, więc... A możecie przy okazji bijać do każdego, bo Błoński już dobił 100k na Insta, macie linki do wszystkich Insta w opisie i możecie tutaj nawet kliknąć. Za każdym razem jak kogoś spotkam, to pojawi się takie link do nich do Insta, więc macie Lexi, ona jest bardzo blisko już 100 tysięcy. No I'm not! Yes you are! I'm not even at 70! Chcesz się założyć, że do końca tygodnia będzie 100? Ponad? O! Dobra, o 1000 zł. Ladies and gentlemen, it's a deal. Tutaj mamy kominek, pseudokominek, więc można się komunikować z drugą stroną. Marcin Dubiel, are you there? Hello. A tutaj mamy another. Welcome. Każdy w domu ma swoją toaletę oprócz Stuarta. Tylko Stuart korzysta z tej toalety. Więc cokolwiek tutaj jest, it's Stuart's. Mieliśmy grilla ostatnio, byli tu dziennikarze. Chodź, grillasz. Przecież tu nic się nie dzieje. Ja chciałem właśnie pogadać, bo ktoś tu zrobił, kurde, coś nie tak. Stuart! Why you blame me on me? Myślisz, że ja bym się tym... Myślisz, że ja bym się tym chwalił, gdybym ja to ale zrobił? Ale it was you! It was not me! Justyna powiedziała, ja z nim mieszkałam, ja wiem, on takie coś robi. She literally said it was you! Nie! Pomijając toaletę, coś się stało. Mamy tutaj rolki papieru. Kto pamięta te rolki? One już się pojawiły u mnie raz na odcinku. A mam ich w zapasie strasznie dużo, więc zostają po prostu na nagranie. Tu mamy pasz. Mamy to. Pisuar. Nie, pisuar czy pisuar? Filip? Pisuar. Pisuar? Pisuar! Ale ja to mówię po prostu szybciej, Lexi. Chill. Taki statek mamy, nie wiem, i obrazy. Donald Pa, nie wiem. Maybe that's someone, maybe we should Google it. Honestly, czy wam się podobają te obrazy? Because for me they're kind of depressing. Dobra, idziemy dalej, widzimy się w kuchni. Witam was w mojej kuchni. Mojej kuchni? Nie, w mojej kuchni. Normalnie gadaj, stary. Ale chciałem mówić, ale chciałem zacząć tak, że witam was w mojej kuchni ze śmieszki, hiszki i budanym kładaczkiem. No, wiesz o co? Nie, normalnie gadaj, dobra, stary. Witam was w naszej kuchni. Tym razem ja będę po niej oprowadzał, bo czuję ostatnio, że mam aspiracje na kucharza. Nauczyłem się robić kurczaka, umiem robić jajecznicę. To ja pójdę i zostawię was samych, bo ja nie chcę żadnego kurczaka próbować. Tutaj mamy nasz rodzinny stół, przy którym będziemy spożywali śniadania i robili burzę mózgów. Tutaj będą powstawały nasze pomysły, tak stwierdziliśmy, że chcemy, żeby jadalnia była tym miejscem, w którym codziennie rano będziemy się witali, pili sobie kawę i rozmawiali o życiu. Ja jestem ciekawy Marcina pomysły, naprawdę czekam na to. Wy pewnie też. Ile ty w ogóle masz filmów łącznie na YouTube? Ja? Łącznie? No. 78. Aha. Czyli w ciągu 3 miesięcy będziesz miał więcej tyle, co zrobiłeś, niż w całej karierze. Ja w ogóle jestem fanem tej wyspy. To się wyspa nazywa, tak, nie? Ta wyspa to jest coś cudownego, jak będziecie chcieli, żebym nagrywał. Ja może wszystkiego. No. Można tu kamerki ustawić, to można zajęć, to jest na łańcuchach. Ja w ogóle jestem fanem tych takich małych patentów, nie wiem czy widziałeś. Ooo! Nie widziałem, no. Stary! Zarąbiste. Zajebiste, bo powiedziałbym jak się suszy, ale będzie kapało, ale jakby się mimo wszystko można wystawić po zajebiste. Tutaj mamy taki fajny kran. Jak mieszkałem u siebie w mieszkaniu, to myłem pod nim psa, ale obstawiam, że tutaj też tego... Mamy swój ekspres do kawy, bo tutaj kawa jest na zapotrzebowaniu dziennym bardzo dużym. Tylko kawy nie ma, bo Stuart nie kupił. Wiesz? Catering, ten catering nas ratuje, to jest Pomelo Catering. Powiem wam, że tak, to jest reklama, ale to nie jest reklama, którą kazali nam robić, tylko jest reklama, którą ja chcę zrobić. Po pierwsze przechodzi w takich termicznych workach, zajebiste, że przechodzi w termicznych workach. Jedzenie jest super, ekologiczne rzeczy, czyli nie jakieś plastikowe rzeczy, wszystko drewniane, wszystko opakowania oczywiście. No ale wiesz, dobry krok w dobrym kierunku, a takie rzeczy to jeszcze nie widziałem. Niedługo Pomelo akurat będzie wprowadzał ekologiczne. Tak, i będą ekologiczne opakowania wprowadzać. Jak chcecie sobie spróbować, wbijcie na stronę Pomelo. I przywożą dla nas wszystkich, więc to w ogóle nam ratuje. Serio, dziękuję. Serio, bo dziękuję. Na razie, jak ja bym miał gotować, no to pewnie byśmy tutaj zadokumentowali. Ale niestety mamy jeden problem. To jest ilość jedzenia. A to jest nasza lodówka. W związku z tym, no. Ale może być ciężko. Gdyby nie to opakowanie termiczne, to by się jedzonko zepsuło, a tak tu trzyma się cały dzień. Zajebiste. Tu jest. Możemy suchary. Suchary tygodnia. Suchary. To jest dobre. Jak się byście chcieli znowu suchary, możemy zrobić taki mini serię z domownikami, to by było fajne. Dobra, ja pospieszę temat. Tutaj widzę, że Marcin troszkę
pokeboli to idzie. Mamy, co to jest, spiżarnię? Tam trzymamy... No, będziemy... To wszystko prowadzi do bardzo ważnego miejsca w całym domu, tak. Czyli do garażu. Ale to nie jest zwykły garaż, ponieważ to jest garaż, w którym znajdują się komputery. Jeszcze to wszystko... Jeszcze jest twój, gdzie jest twój komputer? Mój komputer... Stary, od trzech dni mówię ci, żebyś przywiózł. Ale umówiłem się z Wojskiem, że go dzisiaj przywożę. Przejdzie komputery do montażu, na razie dwa tylko, bo jak będzie dwa, nie wyrobimy, więc Marcin musi dzisiaj koniecznie... Swoją drogą, jeśli umiecie montować filmy, robicie to dobrze, czujecie ten klimat YouTube'owy. Jak umiecie serio montować, chcecie dołączyć do naszego teamu, porobić tutaj fajne rzeczy. Halo, mapa sportagency.pl, macie na ekranie. A tuż za garażem znajdują się samochody, czy w sumie nie tu, gdzie powinny, tylko... Na zewnątrz, no, no ale na razie nie mamy miejsca na samochody. Tutaj jest samochód operatora Adriana, który też z nami mieszka, ale o nim później. Tutaj jest moje auto, no ale za tymi wszystkimi samochodami to jest jedna, Max, jedyna bryka w Polsce. Jedyny tak szybki, rodzinny samochód. Ford Sport Max. Ej, to jest S-Max, nie? Że S-Max, Sport Max, wiecie, o co chodzi. To mamy tutaj miejsce, gdzie sobie graliśmy w basketbola. A ogródek zaraz zobaczymy, chodźmy już do salonu Błońskiego, prowadzi was po tym głównym salonie. Potem pójdziemy szybko na górę i zewnątrz. Witamy! Zapraszamy teraz do salonu. Zwiedziliście wszystko inne. Wchodzimy teraz do miejsca, w którym będziemy sobie chillować najbardziej na świecie. Jeszcze nie mamy tutaj za dużo, ale mamy fajne rzeczy. Pierwsza rzecz, najważniejsza, chyba jaką potrzebujemy. Mieliśmy PlayStation, żebyśmy mogli pykać. Ode mnie! I chillować, ukradliśmy Stuartowi to z chaty. Leci tutaj na cały czas nasza nutka, więc w ogóle możecie nagrywać na Insta Story, jak tańczycie do niej i możecie nas oznaczać. I my będziemy wrzucać was na nasze story. Jest Marcin Dubiel, który sobie zje teraz pomelką, najlepszą dietkę. Telewizory! Jeszcze jest mały, musimy... Bo zgadnijcie co? Bo ja jeszcze nie przywiozłem telewizora. Bo będzie telewizor odsłatą. Spokojnie, wszystko przywiozę. Tak naprawdę wszystko, co mam, to oddaję tutaj dla wszystkich, żeby mieli. I najlepszy pokój też oddałem. W sumie wszystkie najlepsze pokoje oddałem, ale zobaczycie pokoje u każdego na dniach, więc wbijajcie też to link na kanale. No, no właśnie, każdy zrobi swój room tour. Ogólnie tak, mamy duże kanapy, na których można chillować. Widziałem Lexi wcześniej wystawała przez ten kominek. To jest połączenie wszystkiego, jakiś obraz inni. Tutaj mamy wagę, jakieś tam głupotki. To jest najlepszy fotelik, na którym się siedzi, ale najlepszy fotel do zawodów mamy tutaj. Znaleźliśmy go gdzieś na styku chyba. Ten fotel jest ściągnięty ze strychu. Nie wiem, to wyszło tak, że tak po prostu siedzieliśmy. No ja się bałem. Zaczęliśmy się bawić, ten Stuart się bał. I chodzi o to, żeby położyć się na fotelu. Nie wiem, chyba każdy tak robił. Ja to jak miałem w dzieciństwie w chacie, to tak robiłem zawsze. Uczyła się, gratulacje, kurde. Mogę wrócić. Wracaj, stary. Wracaj. Przechodzimy tutaj do takiej fajnej, osłonecznianej części, która jeszcze nie jest w ogóle tak naprawdę zagospodarowana. Mamy foteliki, można tutaj też chillować, ale chyba mamy w planach, żeby zrobić tutaj jakiś bilard. Ja poserduszkuję, jak zgodnie. Co to będzie? Tu coś będzie w tym miejscu i nie, to nie będzie Simbergaja ani nic, nie w tym miejscu. Będzie nic co chyba jeszcze. Chyba też jest dosyć prosta rzecz, ale będzie tutaj, zobaczycie. Ale fajnie, zrobimy z tego salonu naprawdę taki chilling room, gdzie będzie chciało się po prostu siedzieć. I tutaj, uwaga! Nie będziemy tutaj dzisiaj, to jest pokój Stewarta, no. Więc będziecie mogli go zobaczyć na najbliższym. Na room tourach, o każdego room tour. Dokładnie. No i z salonu to tyle Elowinka, nie? Bo. Dobra, czekaj, bo Kasper zamknął drzwi i w tym samym czasie. Jest? Stary, coś jest tam. Tutaj idziemy na górę, mamy tutaj nasz obrazek taki, on jest ogromny. Kolejne nazwisko jakieś, ciekawe. Mamy taki tarasik powitalny. Więc jak wyjdę tutaj, to zobaczycie z przodu to. No i tutaj jest takie coś. Jakby dużo miejsca nie jest, ale jak chcesz sobie wyjść, zobaczysz kto przyjechał. Co się dzieje u sąsiadów. Dobra, jesteśmy z powrotem w środku i tutaj za bardzo wam nie mogę pokazać, no, bo to są pokoje. Mogę w sumie tutaj pokazać troszeczkę. Tutaj jest pokój Lexi. Mogę wam tyle pokazać. To jest tyle, dobra. Pokój Lexi zobaczycie na jej turze pokoju. Mamy obrazy, żeby fajnie widać z góry wszystko. To jest takie fajne miejsce. Można spojrzeć na dół i zobaczyć wszystko, co się dzieje. Tu jest pokój Marcina. Tu jest pokój Kacpra. Tu jest nasze... Taki pokój na pranie, właściwie na pranie, prasowanie. Tam jest przekozak, tam będą wszystkie te nowe rzeczy, o których też wspominałem. O, ktoś tam jest.
Siema. Siemka. To jest Mike. Z Mike'em robię zajebiste projekty muzyczne. I nie jak ta piosenka, która wyszła, bo to właśnie miało być zabawne, śmieszne i wzięli się na poważnie, że będę raperem. W ogóle nie o to chodziło. A muszę wam powiedzieć, że on ma taki talent, ale do śpiewania normalnego. Ta piosenka była zrobiona specjalnie, żeby była ten autotune. O to chodziło w tym wszystkim. To było takie backowe, a wszyscy to odebrali, jakbym zaczynał karierę muzyczną, nie wiadomo co. Chill. Jak zobaczycie dwa projekty, które zrobiliśmy z Mike'em, szczęki wam opadną. Gwarantuję, że każda osoba, która mówiła źle o tej piosence, która teraz była, co w sumie, wiesz, może źle odebrali, może nie ogarnęli, że to był taki bardziej zabawna forma, śmieszna forma, no to czekajcie, bo będzie grubo. Ja tu już mam wszystko idealnie rozplanowane, jak wszystko będzie wyglądać i co tu będzie, bo mamy strasznie dużo tu miejsca do wykorzystania i za niedługo wam wszystko opiszę. O! Ej, stop! No. O kurde, ja to jeszcze... Co, podoba się? Ja nie byłem tu, stary, jeszcze. No, on tu przyszedł na taką totalną surówkę, tak się ładnie urządziłem, no. Zajebiście. Będziemy to prowadzić z wami, żebyście zobaczyli dokładnie, co tutaj robimy. Tu jest bardzo ważna rzecz. Żerandol, który właśnie wisi na dole, więc z tego nie tykamy. Tutaj wygląda jakby już... To wygląda jakby pękało, nie? W sumie. A jak wyjdziemy tutaj? Na balkonik i tutaj skończymy domową część. Teraz przejdziemy, pokażemy wam cały ogródek. No to mamy naprawdę zajebisty widok. O, jak ładnie wykoszona trawka. Karty leżą, wszędzie karty leżą, to jest chore. I teraz co, wszyscy przejdziemy do ogródku, pokażemy wam ostatnią część. Jak macie dla nas w ogóle jakieś pytanie o dom, piszcie w komentarzach. I na Instastory będziemy robić tak, że możecie nam zadawać pytania, będziemy odpowiadać na wszystko, powiemy wam, czym to będzie się różnić, co będziemy robić fajnego, czego nie będziemy robić, co tu się dzieje, czemu ci ludzie. Jak macie, wiem, bo widziałem dużo pytań, ale jak macie też jakieś szczególne, to zapraszamy na Insta, gdzie możecie followować wszystkich. I co, lecimy do ogródka? Czekaj, bo muszę pokazać, że jestem... godny noszenia moich koszulek Straszera. O, właśnie widzę. 10 sal pod rząd i dom jest twój. Dobra. Dobra. Kurde, przesadziłem. Dobra, dawaj. Dobra, teraz czekajcie, zanim to się zacznie, zobaczycie przebitkę do kulisów, gdzie Błoński właśnie próbował robić salto, ale nie wyszło. Kulisy macie wyszło, na... Wyszło, tylko walnąłem głową w kamerę. Możecie zobaczyć wszystkie nasze kulisy na kanale Domu X, więc jest specjalny do tego kanał, gdzie po prostu na chillku nagrywamy kulisy. Co tam się dzieje? Ej, co tam? Ej, jak to się wyłącza? Jak to się wyłącza? Put it down! Put down the weapon! Put down the weapon! Dobrze, że wiem, jak to zgasić, jako iż byłem ogrodnikiem. Ej, ja się boję, kurde. Na 10 sal pod rząd. Dawaj! Nie, jedno. Nie, Team X, dawaj! Jedno, 10 jedno. X, 10, 10 sal pod rząd. Finally! Ja. To ładnie, to nie wyjdzie 10. Ej! O kurde! O! Wiedziałem za każdym razem, jak podjeżdżacie na kartę kamerą, to ja chcę w nią uderzyć głową. Elumina! Witamy w trampolinie! To poza tym, to mamy miejsce na granie w piłkę. Mamy to, to jest sobie... Ej, naprawili to, ale ja na tym leżałem. To się pod moim ciężarem... O! Właśnie tak o, tam nie pokażę wam co będzie, ale tam jest taki zajebisty plan mam i tego jeszcze nie widziałem nigdzie, więc tam mam plan. W nocy jest zajebisty klimacik, bo wszystko jest oświetlone mimo wszystko, tylko nie można się na nie opierać, w razie czego. I tutaj sobie grilla chillowaliśmy wczoraj, mamy nawet jeszcze resztki z grilla, w sensie dowody, że tu faktycznie grillowaliśmy. Tak o, pum, no i kurde, zajebiście i chillujesz, będziemy smażyć kiełby. No, zapach, nie ma nic dla mnie lepszego niż taki zapach, zajebisty zapach grilla i ogniska. Dobra, więc to by było wszystko na dzisiejszy film, jeszcze troszeczkę zobaczycie. Ej, pokazałeś tam? Nie, tam jest sekret, mówiłem, że pokażę jak będzie tam to, co ma być. Ale mamy sztuczkę dla was, zanim skończymy film, dawaj szybko. Dla was sztuczka, dobra, to widzę. Powiedz stop w dowolnym momencie. Stop. Tutaj możesz dalej, jeśli chcesz. To jest chcę dla widzów? Na pewno. Chcę no, tu, no. Weź tę kartę, tak żebym nie widział, dobra. To jest przepowiednia pokazać pewna. Widzów? Pokaż widzom. Ale trafiłem, ja ale trafiłem karciaszkę. Nie mów. Ja wam pokażę, co to za przepowiednia. Wszystkie karty są inne. No. Kacper wybrał jedną kartę ze wszystkich, a przepowiednią, widzicie tą przepowiednię cały czas. Ta karta jest nie tu, a tu. Co? Ale czemu, ale czemu pokazujesz faka naszym widzom? Powiedział, że do widzów, dlatego jest sąsiadem. Nie, ale stary. Słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej. Wbijajcie przede wszystkim do wszystkich, których macie w opisie, bo tam będzie resztę się rzeczy działo. I oczywiście u Czarka będą kulisy jego wprowadzki do mniejszego domku obok. I tam zobaczycie, więc Elubina! Nie! Elubina!